czy rotmistrz Witold Pilecki spotkał w obozie Auschwitz Józefa Cyrankiewicza? I czy to prawda, że posiadał jakieś niewygodne dokumenty na temat Cyrankiewicza? I czy rzeczywiście Cyrankiewicz jakoś się przyczynił do aresztowania i do śmierci Pileckiego? Zapraszam Was serdecznie na program Za kulisami historii. Drodzy widzowie, to już drugi odcinek związany z nieznanymi wątkami z życia rotmistrza Pileckiego pod kątem również filmu, który się niedawno ukazał, czyli Raport Pileckiego. W poprzednim programie omówiłam takie zarzuty związane z tym, jak tam pokazano Witolda Pileckiego i moją taką prywatną krótką opinię dotyczącą tego filmu. Będzie tych programów więcej. Również zachęcam Was do przejrzenia starych programów, ponieważ ja jako osoba, która napisała dwie książki o Witoldzie Pileckim, również mam tutaj na kanale różne wykłady i różne filmiki dotyczące Witolda Pileckiego. A jeśli chcecie rzeczywiście zgłębić ten temat, nie tylko jeśli chcecie zgłębić, ale też przekazać innym, dowiedzieć się czegoś więcej i wesprzeć mój kanał, działam całkowicie niezależnie, to zachęcam Was do dokupienia w pakiecie tych książek mojego autorstwa Duchowość i charakter Witolda Pileckiego oraz Kto zdradził Witolda Pileckiego. Możliwość również uzyskania imiennej dedykacji dla konkretnej osoby, na przykład w prezencie na urodziny. Jest to w sklepie, który jeśli oglądacie na YouTubie, a jeśli w innym miejscu, to postaramy się to umieścić w opisie. Sklep AMDG. W tym sklepie właśnie bezpośrednio ode mnie można książki nabyć, ale są też w innych księgarniach, takich jak Freedom, Capital Book, czy też innych, więc serdecznie Was zachęcam, jak i również do tego, żeby subskrybować oczywiście ten kanał. Moi drodzy, jak to jest z tym Cyrankiewiczem? Na każdym moim wykładzie dotyczącym Witolda Pileckiego to pytanie się pojawia, a w filmie Raport Pileckiego sprawa Cyrankiewicza tam jest właściwie na pierwszym miejscu. Wszystko się wokół tego Cyrankiewicza tutaj toczy i ostatecznie tak niewiele z tego wynika. Jest scena, że się w Auschwitz spotkali, że Cyrankiewicz chyba tam komuś, jakiemuś więźniowi, który już zasłabł, ukradł kawałek chleba, ale jakoś chyba ostatecznie, jeśli ktoś inaczej oglądał, bo mi się było ciężko w tym filmie połapać, to dajcie znać. Chyba się nic tam ostatecznie nie rozwiązało, czy tam Pilecki miał jakiś raport, notatkę tajną dotyczącą Cyrankiewicza, czy nie i jak to wszystko było, ale to, co już jest fikcją tych, którzy napisali scenariusz i nakręcili film, jest informacja, jakoby całość śledztwa Pileckiego była związana z Cyrankiewiczem. A jeśli przejrzymy dokumenty w aktach IPN, to w ogóle temat Cyrankiewicza w tych przesłuchaniach się nie pojawiał. Przesłuchania dotyczyły tego, co Pilecki robił po wojnie, od momentu, gdy przyjechał do kraju pod koniec 1945 roku, aż do czasu aresztowania, co robił, jakich ludzi spotykał, gdzie się z nimi spotykał, jakie dokumenty gromadzili, dotyczące różnych innych osób, które były wraz z Pileckim aresztowane, dotyczące no właśnie tych różnych dokumentów, które między innymi przesyłał. Część z tych dokumentów, protokołów przesłuchań była oczywiście sfałszowana, co też podczas rozprawy Pilecki powiedział, że protokoły przesłuchań podpisywałem nie czytając ich, bo byłem zmęczony, czyli po prostu torturowany brutalnie. Więc nie jest tak, jak to sugeruje film,
że całość śledztwa jest wokół Cyrankiewicza i tego, co Pilecki mógłby mieć. I wydaje mi się, że jest to niestety celowy zabieg, żeby nie pokazać tych naprawdę ciekawych rzeczy, które się tam działy, o których przeczytacie w książce Kto zdradził Witolda Pileckiego. I tam mamy również te raporty, które Pilecki wysyłał, przekazywał na Zachód, bo tu nie tylko raport z Auschwitz, ale te raporty z tamtych czasów, jak o sfałszowanym referendum, sfałszowanych wynikach wyborów, i w związku z tym on został aresztowany, a nie w związku ze sprawą Cyrankiewicza. Tak jak już też powiedziałam w poprzednim programie, żona Pileckiego do Cyrankiewicza nie przychodziła. Kwestia raportów z Auschwitz, też w filmie pokazane, że kilka razy tutaj funkcjonariusze przychodzili po, czy jeszcze są jakieś raporty do domu Eleonory Ostrowskiej, do jej mieszkania. Prawda jest taka, że w tym czasie, gdy były te przesłuchania, Pilecki wiedział, że Eleonora Ostrowska jest w ciąży i zorganizował to w ten sposób, że umiał różne sprawy, widać, zorganizować. Rzeczywiście też jej pewien gryps przesłał i tak to załatwił, że ona nie została aresztowana, ale miała wszystkie te raporty, które on u niej zostawił, przekazać. Te raporty trafiły do akt, ale nic tam dalej nie drążono na temat Cyrankiewicza. W raportach Cyrankiewicz się nie pojawia. Również w takiej swojej relacji z Auschwitz, którą sporządził Cyrankiewicz, Pilecki też się nie pojawia, więc jednak rzeczywiście, tak jak też w jednym z raportów Pilecki napisał, jest bardzo prawdopodobne, że Pilecki i Cyrankiewicz w Auschwitz się wcale nie spotkali. Pilecki był w Auschwitz od września 1940 roku, a Cyrankiewicz był więźniem od 4 września 1942 roku. Potencjalnie mogli się spotkać więc między wrześniem 1942 a wiosną 1943, kiedy to Pilecki uciekł. Warto też dodać, że Cyrankiewicz włączył się w organizację konspiracyjną dopiero w maju 1943 roku w Auschwitz, Grupa Bojowa Oświęcim, która się potem połączyła ze Związkiem Organizacji Wojskowej, tam przez Pileckiego wcześniej założoną. I jakby już zaczął działać, kiedy Pileckiego już nie było, już po jego ucieczce, i w związku z tym nie znał też prawdziwego nazwiska Witold Pilecki, ale słyszał nazwisko Serafiński, Tomasz Serafiński, że taki był, że pisał raporty, że tutaj założył organizację i że uciekł. To inni więźniowie na pewno mu wtedy opowiadali i przekazywali. I nic dziwnego zatem, że gdy Cyrankiewicz już był po wojnie, rzeczywiście miał prowadzić pewne wykłady dotyczące ruchu oporu w Auschwitz, że udał się do tego Tomasza Serafińskiego. I Tomasz Serafiński, ten prawdziwy, bo jak wiemy, Pilecki był w Auschwitz pod przybranym nazwiskiem jako Tomasz Serafiński, a zaraz po ucieczce na jakiś czas tak się to stało. Mówią, że to przypadek, niektórzy nie wierzą. Rodzina Serafińskiego, córka jego, pani Maria, twierdzi, że to przypadek, że jej ojciec gdzieś zagubił w Warszawie dokumenty, a potem Pilecki był na nich w Auschwitz i potem właściwie, gdy Pilecki miał uciekać, to miał dotrzeć do Bochni i z Bochni nakierowano go jeszcze do Nowego Wiśnicza, że tam miała działać Armia Krajowa, w której działał również ten prawdziwy Tomasz Serafiński, więc to było rzeczywiście takie, no tutaj dziwne, na krótki czas, również już po tym, jak Pilecki u nich nie był, przez Niemców został Serafiński aresztowany. I tutaj cała kwestia jest taka, że o jednym ważnym wątku dowiedziałam się dopiero, gdy też już te dwie książki napisałam, więc tutaj jest takie właściwie coś, co można by jeszcze być może dopisać. Dowiedziałam się o tym, gdy byłam w zeszłym roku w Nowym Wiśniczu u pani Marii Serafińskiej, u córki
właśnie tego Tomasza Serafińskiego i zapytałam ją, jak się ma ta sprawa z Cyrankiewiczem. I ona mówi, że ona już ma dość tych tutaj jakichś różnych dziwnych historii, nieprawdziwych, dotyczących Pileckiego i Cyrankiewicza, że jak ja chcę, to ona przyniesie rodzinny album i pokaże mi zdjęcie młodego Cyrankiewicza. I rzeczywiście przyniosła album, w którym widziałam zdjęcie bodajże 3-letniego Józefa Cyrankiewicza. O co chodzi? Chodzi o to, że po prostu rodziny Serafińskich i Cyrankiewiczów znały się. Rodzice prowadzili wspólny biznes. Co ciekawe, właśnie ojciec Cyrankiewicza, również Józef Cyrankiewicz, inżynier budowlany, właśnie takiś mieli tutaj budowlane razem tutaj działania wraz z ojcem jeszcze nawet Tomasza Serafińskiego i on był związany, ten ojciec Cyrankiewicza, z Endecją. Był endeckim działaczem w Galicji. No i te dwie rodziny się znały, więc tutaj już jest taka pierwsza rzecz, o której właściwie nie mówią autorzy książek ani ten film, że rzeczywista rodzina Tomasza Serafińskiego znała rodzinę Cyrankiewicza. I teraz kwestia jest taka, że po wojnie pan Tomasz Serafiński i jego żona Ludmiła musieli gdzieś indziej zamieszkać i wynajęli pokój, który był dostępny. Przypomniało im się, że znają przecież matkę Józefa Cyrankiewicza. Ona im wynajęła pokój. Więc odwiedzając matkę, Cyrankiewicz zapytał tego Tomasza Serafińskiego, jak to, czy to on tworzył tą konspirację w Auschwitz, żeby mu coś powiedział, bo on teraz będzie tutaj głosił wykład na temat ruchu oporu w Auschwitz. No i nie chcąc po prostu wydać jakoś tutaj rotmistrza Pileckiego, wiedząc, na jakim stanowisku już jest Cyrankiewicz, no to Tomasz Serafiński po prostu powiedział, że to jakaś jest zbieżność nazwisk, że on przecież w Oświęcimiu nie był. I Cyrankiewicz bardzo się zdziwił. Rodzina Serafińskich jednocześnie, oczywiście konspiracyjnie, cały czas też przyjaźniła się i utrzymywała kontakt z Witoldem Pileckim. Więc jako taką śmieszną anegdotę Serafiński powiedział Pileckiemu, że Cyrankiewicz przyjechał tutaj do nas odwiedzić swoją mamę i się pytał o ten ruch oporu w Oświęcimiu. No, Pileckiego to też rozbawiło. Powiedział to swojemu kurierowi, Johanowi Lechenichowi. To też ciekawa postać, która w filmie nie została pokazana, czyli były kapo z Auschwitz, który przeszedł na stronę Polaków, Niemiec, który zaczął walczyć po stronie Armii Krajowej, otrzymał virtuti militari we Włoszech, znowu przyjechał do drugiego korpusu Andersa, tam Pilecki go rozpoznał, oczywiście zaskoczony, i on zaczął potem jeździć jako kurier do Polski. I Pilecki tą informację, że Cyrankiewicz jakby się pyta o tego Tomasza Serafińskiego, przekazał w drugim korpusie. I stąd, z tej informacji zrobiła się taka plotka. Stąd właściwie Witold Pilecki później otrzymał ten taki meldunek, rozkaz właściwie wyjazdu z kraju. I on się czuł w obowiązku wyjaśnić tą sytuację, że to tylko jest jakaś plotka, że on się nie czuje na ten moment zagrożony i że nie chce z kraju wyjeżdżać. I rzeczywiście to był ten moment, gdzie jeszcze nie była zanotowana żadna obserwacja. Pierwsza taka obserwacja, pierwsze meldunki, które dotarły do funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, to dopiero będzie na jesieni poprzez Stefana Guza, co też opisuje w książce, a w latem jeszcze takiego czegoś nie było. I ten cały, moi drodzy, meldunek, to jest meldunek numer 6, pisany 4 września 1946 roku, wysłany przez Pileckiego do drugiego korpusu Andersa, umieszczam, oprócz tego, że jest oczywiście w aktach IPN-u, jedynie w mojej książce. Cyrankiewicz jest tam opisany jako literka C, a Serafiński jako literka S dla zachowania konspiracji. Jednak tutaj ja wam
będę czytać te nazwiska w całości, tylko zaznaczam, że sam meldunek jest bardziej zakonspirowany. Dzisiaj spotkałem panią Danutę. Otrzymałem instrukcję i pieniądze. Pani Danuta zapewniła mnie, że chęć odwołania mnie spowodowana jest tylko troską o moje bezpieczeństwo, a przez to i sprawy, dlatego wyjaśniam sprawę z Cyrankiewiczem. On mnie nie zna, ani osobiście, ani z widzenia, ani z nazwiska. Zna jak wielu oświęcimiaków nazwisko S, przybrane przeze mnie w Oświęcimiu, gdyż w swoim czasie znana była sprawa pracy organizacji wojskowej w Oświęcimiu i moje wyjście z obozu. W domu jego matki w Krakowie wypadkowo zamieszkał ten, pod którego nazwiskiem ja siedziałem w Oświęcimiu. Cyrankiewicz, przygotowujący się w tym czasie do wygłoszenia referatu na temat Oświęcim walczący, a nie posiadający do tego odpowiednich materiałów, zjawił się w domu matki, poszukując Serafińskiego w celu zaczerpnięcia potrzebnych mu danych. Znalazł kogoś innego i był zdziwiony. O tym właśnie opowiadałem Johnny Brown, to jest tutaj taki pseudonim tego Johanna Lehenicha, jako dobry kawał. Tymczasem Johnny zrobił z tego niepotrzebnie historię zmyśloną. Ustaliłem kontakt stały z panią Danutą i zacznę ją zaznajamiać z jednym z trzech działów w pracy. No i tutaj ciekawa rzecz, że Pilecki pisze w tym raporcie, że po prostu Cyrankiewicz jego nie znał w Oświęcimiu, ale kojarzył Serafińskiego. I tutaj mamy jeszcze ten dowód w postaci, nawet co widziałam w albumie rodzinnym, że po prostu bezpośrednio te rodziny się przyjaźniły. Oczywiście oni nie wiedzieli, że takie będą późniejsze losy Cyrankiewicza, że przejdzie na stronę komunistów, że się z nimi zbrata. I tutaj też ta ocena Cyrankiewicza musi być pełna. Oczywiście nie chcę usprawiedliwiać jego już późniejszej działalności powojennych, ale nie zawsze wszystko jest czarno-białe. Trzeba go dokładnie tutaj opisać. Jak to było. To ciekawe, w jakich okolicznościach on w ogóle został aresztowany. On organizował akcję odbicia z rąk gestapo Jana Karskiego i za to został ujęty i najpierw był osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie, a następnie przekazany do Auschwitz. Tak więc również Adam Cyra, profesor, doktor Cyra w swoich badaniach w Auschwitz mówi, że nie ma żadnego śladu, że Cyrankiewicz miałby znać Pileckiego w Auschwitz lub Pilecki Cyrankiewicza, że miałby posiadać jakąś notatkę. Również nie ma żadnego śladu, że Cyrankiewicz miałby być jakimś takim konfidentem, że być może w jakichś meldunkach gdzieś to by widniało. Natomiast rzeczywiście jakaś oczywiście mniejsza niż Pileckiego działalność konspiracyjna Cyrankiewicza była. Były jakieś grypsy, o tym również doktor Cyra informuje, jako po prostu taki fakt historyczny. Było to już oczywiście później niż ta działalność Pileckiego. Warto też te wątki prześledzić. I z jakiegoś powodu tutaj powstała taka plotka, i było kilka artykułów na ten temat od jakiegoś czasu, jakoby rzeczywiście Pilecki coś miał na Cyrankiewicza, jakoby Cyrankiewicz tutaj był tym agentem w Auschwitz. Ja też nawet sięgnęłam po te wspomnienia Cyrankiewicza z Auschwitz, które również są dostępne w IPN-ie. Nie ma w nim nic o Witoldzie Pileckim. Co ciekawe, on wspomina i chwali Jana Musdorfa za pomoc, którą on udzielił Żydom. Więc to nie jest coś takiego, że on o innych poglądach nawet by nie mógł pochwalić tutaj właśnie przedstawiciela ONR-u, nazywał go wybitnym przywódcą ONR-u. I jeszcze ja tutaj, żeby być obiektywna, to chciałam szukać jakichś argumentów zupełnie na drugą stronę. Jeszcze mamy takie relacje Eleonory Ostrowskiej, która jeszcze żyła, gdy był kręcony taki film Witold w 1990 roku. To jest film mało znany, a tam mamy jeszcze rzeczywiście ludzi, którzy znali Witolda Pileckiego i Eleonora Ostrowska w tym filmie mówi, że
Witold Pilecki w Warszawie, tak w tłumie ludzi, poszedł na przemówienie Cyrankiewicza i że ten Cyrankiewicz tam przedstawiał nieprawdziwe fakty dotyczące obozu i podkreślał znaczenie swojej osoby. Szkoda, że nie powiedziała dokładnie o co chodzi i że pod wpływem emocji Pilecki miał zdaniem Ostrowskiej napisać anonimowy list do Cyrankiewicza, w którym wyrwało mu się zdanie: coś ty zrobił najlepszego. Jednak wątpliwe jest, żeby przez to miało dojść do ich spotkania, wątpliwe jest, żeby się miał Pilecki zdekonspirować przez to. I tymi ludźmi, którzy potem, gdy Pilecki już był aresztowany, poszli do Cyrankiewicza, żeby prosić o jakieś jego ułaskawienie, to właśnie byli państwo Serafińscy. Tomasz Serafiński z żoną, ten Tomasz Serafiński, u którego Pilecki się zatrzymał po ucieczce, ci, którzy rodzinnie znali Cyrankiewiczów. On ich po prostu zbył, powiedział, że nie może nic zrobić w tej sprawie, że nie może w żaden sposób pomóc. I to jest tyle, co wiemy, więc prawdą jest, że nie pomógł. Nie jest prawdą, by wokół śledztwa toczyła się jakaś informacja, ani też nie jest prawdą, by chyba jakoś się szczególnie wtedy tutaj władze interesowały, żeby jakieś haki i niekorzystne informacje na Cyrankiewicza zdobyć. W każdym razie w tych głównych dokumentach Pileckiego, które przejrzałam, takiego wątku po prostu nie ma. I moim zdaniem bardzo jest wątpliwe, by rzeczywiście Pilecki miał jakąś notatkę na Cyrankiewicza, aby Cyrankiewicz rzeczywiście go znał w Oświęcimiu. Prawdą jest, że nie pomógł, nie miał żadnej chęci, nie miał żadnej inicjatywy, żeby pomóc. Być może też był zły, że wtedy Serafiński nie chciał mu pomóc, gdy ten chciał wyciągnąć jakieś informacje i czegoś się dowiedzieć. Być może tutaj ta prawda wyszła wtedy na jaw, że tak było. Natomiast jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo w tym czasie, kiedy już o Pileckim coś się troszeczkę zaczęło mówić, czyli już rok 90, gdzie miały być te wszystkie już procesy dotyczące rehabilitacji tych wyroków, które były przez komunistyczne sądy wydane, w aktach IPN-u pojawia się list do Sądu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie ze Stanów Zjednoczonych, napisany przez panią Alinę Bielecką. Tylko ta pani Alina Bielecka, ona mi wcześniej w ogóle w aktach wśród takich tych znajomych Pileckiego nie występuje. Nie wiem, kim jest. Być może tutaj ona mówi, że znała tą Eleonorę Ostrowską i jakąś znała Pileckiego, więc ja teraz, to jest jedyny taki też list, w którym jest taka sugestia, że Pilecki mógł coś mieć na Cyrankiewicza, żeby przedstawić również ten dokument, to go przeczytam, aczkolwiek jest tutaj kilka moim zdaniem zafałszowań i mam duże obawy, że ten dokument po prostu nie jest prawdziwy, w związku z tym, że została wywołana jakaś taka fałszywa narracja dotycząca Pileckiego i potrzebna do tej fałszywej narracji sfabrykować pewne dokumenty i też takie różne artykuły, które tą narrację forsują, to się jakby tutaj opierają na jakieś takie dokumenty, no, które nie są ewidentne. Na przykład Tygodnik Wprost w 2007 roku tak właśnie w ten sposób, w taki sposób podobny jak ten film, przypisał Cyrankiewiczowi jakąś współpracę z Gestapo, chociaż ten film nawet raport Pileckiego tak dokładnie nie mówi. Tak naprawdę z tego filmu nie wiadomo, o co chodzi. I też w tym Tygodniku Wprost pojawia się informacja, że Cyrankiewicz sprzyjał temu, żeby Pilecki został zamordowany. I tutaj on się powołuje na relację Stanisława Dubois, który zginął w obozie przed aresztowaniem Cyrankiewicza, i Tadeusza Kochowicza, który w tym czasie przebywał w łagrze w Komi. I no tutaj nie wiadomo skąd, co i w jaki sposób, na co zwraca również doktor Cyra uwagę. Przeczytam to pismo tej pani Aliny Bieleckiej, która je w 90 roku napisała w sprawie Witolda Pileckiego zeznanie. Było to po powrocie do zdruzgotanej Warszawy, wiosna lub wczesne lato. Śpieszyłam się, bo padał deszcz, a dziecko w wózeczku płakało.
Zobaczyłam plakat z dużym napisem Oświęcim. Pomyślałam, że muszę pójść na ten odczyt. Jutro tu przyjdę i zobaczę, gdzie i kiedy się odbędzie. Ale na drugi dzień plakatu nie było. Nigdzie już tego plakatu nie było. Kiedy po powrocie do Polski odwiedził mnie Witold Pilecki, powiedziałam mu, że straciłam okazję wysłuchania relacji o Oświęcimiu. Witold się uśmiechnął. Ten odczyt się nie odbił. Miał go wygłosić Cyrankiewicz. Kiedy dowiedziałem się o tym, napisałem do niego, że jestem w posiadaniu dokumentu dotyczącego jego pobytu w Oświęcimiu. I jeżeli on ośmieli się mówić o konspiracji w Oświęcimiu, to ja opublikuję posiadany dokument. Odczyt się nie odbył. W zimie, w każdym razie, w zimny dzień roku 1947 spotkałam Witolda na ulicy. Pilecki powiedział mi, że aresztowali Tomasza Serafińskiego, a przekonawszy się, że to nie ten z Oświęcimia, puścili go. Szukają pana, powiedziałam. Musi pan natychmiast wyjechać z Polski. Nie mogę, mam misję do spełnienia. Na razie wojny nie będzie. Trzeba wyciągnąć młodzież z lasu, bo tam się zmarnuje. Chodzi oczywiście o szeregowych, bo starszyznę akowską mordują. Młodzież musi wrócić do normalnego życia. Trzeba ich uratować. Mnie uwierzą. Jak pana aresztują, to nikogo pan nie uratuje. Sam pan mówi, że starszyznę wykańczają. To Cyrankiewicz pana szuka. Może Cyrankiewicz chce ze mną porozmawiać. Niedobra to będzie rozmowa, jeżeli przez aresztowanie. Cyrankiewicz nic złego mi nie zrobi, bo ja mu życie ocaliłem. To było moje ostatnie spotkanie z Pileckim. Parę dni później dowiedziałam się od pani Janiny Pienkowskiej, że Witold Pilecki jest aresztowany. Nie wiem, czy moje ówczesne przekonanie, że Cyrankiewicz jest sprawcą aresztowania Pileckiego, jest słuszne, ale wiem, że był wówczas premierem rządu w Polsce i nic nie zrobił, by uratować Pileckiego. No i tak. Tutaj też dokładnie nie wiemy, kim jest ta Alina Bilecka, bo Pilecki o niej w ogóle nigdzie nie wspomina. To jest już pierwsza rzecz. Ona pisze, że go spotkała w zimie, w każdym razie w zimny dzień i że kilka dni później dowiedziała się, że on został aresztowany. No, aresztowany został w maju, chyba że tak długo było zimno tego roku. To już jest taka kolejna relacja dziwna. Musiałabym to zweryfikować teraz, to co mi przychodzi jeszcze do głowy, ale Tomasz Serafiński został przez Niemców aresztowany, tam został pobity, potem wypuszczony, a nie został drugi raz już przez komunistów aresztowany, w każdym razie na pewno nie ze sprawą Witolda Pileckiego, więc ta informacja jest fałszywa. Fałszywa jest również informacja, jakoby Pilecki miałby jej powiedzieć, że musi wyciągać młodzież z lasu, bo ona się tam zmarnuje. Raport Pileckiego, który umieszczam tutaj, pokazuje coś innego, że on się negatywnie stosunkował do tego rozkazu, któremu mówił, że ma właśnie działać w tym kierunku, żeby ci, którzy siedzą w lasach, je opuszczali. Twierdził, że niektórzy po prostu muszą tam być, bo nie mają innej możliwości. No i też, czy na ulicy byś takie rzeczy mówił? No to on raczej był bardzo dużym konspiratorem. Więc i też kwestia, że mówi, że Cyrankiewicz mu ocalił życie, a w innych relacjach, że się nigdy nie widzieli, że go nie znał. No to jak go nie znał, to jak mu mógł ocalić życie, tak? Jeśli się nie poznali, to jedynie jakieś informacje na jego temat mógł być może od kogoś pozyskać, ale nic o tym więcej nie widzimy. I tutaj też mamy jedną relację Eleonory Ostrowskiej, że Pilecki był na spotkaniu z Cyrankiewiczem, po czym napisał list. A tutaj mamy informację, że Pilecki w ogóle zablokował te spotkania, zaszantażował Cyrankiewicza tą notatką i Cyrankiewicz spotkał nie robił. Więc mamy już tu bardzo dużo nieścisłości i poza tym nie wiemy, kim jest w ogóle ta kobieta, bo ona w innych żadnych relacjach nie występuje, co bardzo mnie skłania do tego, że jest to już w 90 roku dokument sfabrykowany po to, żeby pewne sprawy ukryć, gdyż już było wiadomo, że będą tutaj być może książki, być może filmy o Pileckim powstawać, więc żeby ukryć pewne sprawy, a jakąś narrację wokół Cyrankiewicza przeforsować właśnie w filmach czy w książkach. A jakie sprawy są ciekawe, jakie sprawy chciano ukryć? O tym w kolejnym odcinku. Jeśli Was to interesuje, mam nadzieję, że rzeczywiście jest to tutaj ciekawe. Zachęcam do sięgnięcia po książki. To, o czym dzisiaj mówiłam, to książka Kto zdradził Witolda Pileckiego, ale obie książki w pakiecie na sklepie AMDG.
Zaraz pod YouTubem możecie ten sklep zobaczyć i to jest również wsparcie dla mojego kanału, dla dalszej mojej działalności. Ja te wszystkie badania prowadzę oddolnie, bez żadnego wsparcia instytucji państwowych, zupełnie niezależnie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Na moim kanale programy w czwartki o 18:30 i w niedzielę o 19:00. Do zobaczenia. Kim był rotmistrz Witold Pilecki? Co motywowało ochotnika do Auschwitz? Zachęcam do zapoznania się z wyjątkowym audiobookiem, który powstał na podstawie książki Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Czyta Kamil Prabucki.